Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na dwa spektakle akrobatyczne Julia w Krainie Marzeń w wykonaniu Teatru Ocelot. Pełne emocji widowisko tworzone z pasją przez akrobatów oraz dzieci i młodzież lubińskich szkół, które szkolą się pod okiem profesjonalistów. 45 minut popisów akrobatycznych, powietrzny taniec i pantomima. Zapraszamy w sobotę 18 maja o godzinie 17 oraz we wtorek 28 maja o godzinie 10. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Lubiński szpital zostanie sprzedany. Po fiasku rozmów dotyczących stworzenia placówki samorządowej innego wyjścia nie ma, mówi starosta lubiński Adam Myrda. Nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Lubińskiego poświęconą sytuacji Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie zdominowały pretensje i zarzuty wysuwane przez przedstawicielki związków zawodowych. Zabrakło rzeczowej i konstruktywnej dyskusji. Dzisiejsza sesja miała być poświęcona przekazaniu informacji o sytuacji, w jakiej znajduje się RCZ. Miała też służyć rzeczowej dyskusji na temat przyszłości szpitala. Niestety, stała się okazją do pyskówki i atakowania zarządu RCZ-u oraz zarządu powiatu przez przedstawicielki związków zawodowych, które uczestniczyły w sesji. Ponad 3-godzinna dyskusja tak naprawdę nie wniosła do sprawy nic nowego. Każdy nadal broni swojego stanowiska. 22 października 2012 roku podpisaliśmy z prezesem RCZ-u w obecności pana starosty Myrdy i w obecności pana Wojciecha Swokonia, który teraz jest naszym pracownikiem RCZ-u, podpisaliśmy porozumienie, w którym miało być wprowadzone do regulaminu wynagradzania punkty mówiące o Funduszu Świadczeń Socjalnych, o nagrodach jubileuszowych, o dodatku stażowym, o odprawach 3-miesięcznych emerytalno-rentowych. Te wszystkie punkty 22 października pracodawca podpisał i przedłożył do akceptacji związkom zawodowym. Pielęgniarki uważają, że zarobki pracowników w spółce są zbyt niskie. Starosta lubiński odpowiada, że wyższe na pewno nie będą, bo nie ma na to pieniędzy. Adam Myrda mówił też o planach dotyczących przyszłości RCZ-u. Wcześniejsze zamierzenia, by stworzyć szpital samorządowy, niestety nie doszły do skutku, ponieważ Gmina Miejska Lubin jako jedyny samorząd wyraziła wolę rozmów na ten temat. Ta koncepcja upadła. W związku z tym uważam, że w tej chwili nie ma innego wyjścia jak sprzedaż udziałów RCZ-u. Zarząd będzie prowadził rozmowy na temat sprzedaży udziałów. Oczywiście, panie radny Kubu, z zagwarantowaniem pełnego pakietu usług medycznych. Władze RCZ-u zapewniają, że spółka mimo wielu trudności cały czas się rozwija, a dostępność do usług medycznych jest coraz lepsza. Bardzo istotny wzrost, to co już mówiłem wcześniej, nastąpił w poradniach specjalistycznych. Proszę porównać, prawie o 100% wzrosła ilość i dostępność porad dla pacjentów rok 2010 do 2013. Bardzo istotnie wzrosła ilość badań diagnostycznych. Z 384 tysięcy do 420 tysięcy w roku aktualnym. W lubińskim szpitalu od ponad miesiąca trwa pogotowie strajkowe.